Jeszcze przed odcinkiem zapraszam Was serdecznie na nową stronę do wymieniania skinów z Counter-Strike'a. Duży wybór skinów, uwzględnianie naklejek na broniach, rozpoznawanie patternów i wiele, wiele więcej. Dodatkowo na stronie macie także szybką sprzedaż, dzięki czemu natychmiastowo możecie wymienić swoje skiny na kryptowaluty. Znajdziecie tutaj także różnego rodzaju giveaway'e i osiągnięcia, przez które będziecie dostawali dodatkowe nagrody. Z kodem NASTIR dostaniecie 35% bonusu do doładowania, a także do $30 za darmo przy pierwszych 3 transakcjach. Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z CSGO Skinsa. W dzisiejszym materiale mamy tutaj przygotowane 3600 zł i standardowo będziemy oczywiście tutaj otwierać skrzyneczki w poszukiwaniu profitu. Moi drodzy, jeszcze na samym początku chciałbym Was zaprosić do skorzystania z mojego kodu promocyjnego. Gdy wejdziecie sobie tutaj w ten zielony plusik i wpiszecie sobie kodzik NASTIR, to dostaniecie darmowe 2 złote 10 groszy na start oraz dodatkowe plus 10% bonusu do wpłaty, dzięki czemu oczywiście będziecie mieli więcej sianka na otwieranie skrzyneczek. Także moi drodzy, mamy dzisiaj 3,6 koła. Myślę, że całkiem spoko sumka, żeby tutaj coś fajnego sobie zdziałać. Dodatkowo pozbieramy sobie jeszcze diamentów, nie diamentów, tylko trochę bananów. Mamy ostatnie 3 dni eventu w chwili, kiedy to nagrywam. Kiedy wy to oglądacie, prawdopodobnie został już ostatni dzień eventu. Także słuchajcie, tak to moi drodzy tutaj wygląda. Dzisiaj potwieramy sobie, myślę, że zaczniemy od tych skrzynek serpentowych za 210 zł. Ostatnio otwieraliśmy te dżunglowe, także dzisiaj serpentowe jeszcze sobie otworzymy. I potwieramy sobie także jakieś zwykłe skrzynki na stronie. Także otwórzmy sobie tutaj taką pierwszą skrzyneczkę na start, zobaczymy co nam tutaj poleci. No i mamy Maka 10 Graven za, słuchajcie, 132 zł, o dziwo, no pozory mylą, myślałem, że będzie zdecydowanie o wiele tańszy, ale nie ma jeszcze aż takiej tragedii, także sobie sprzedamy, otworzymy ponownie. Oczywiście w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam rozdać także jakiegoś skina za około dyszkę, także słuchajcie, łapeczka w górę, subskrypcja na kanale, a także dowolny komentarz pod odcinkiem i będziecie mieli szansę na wygranie jakiegoś losowego skinka, w zależności od tego, co tam Wam oczywiście wypłacę na dzisiejszy odcinek. Dobra, tutaj mamy lekki proficik, 50 zł, tego kołaszka możemy sobie zostawić, chociaż w sumie Battle Skirt to trochę obdarty, no ale... Ale niech sobie leży w ekwipunku. Potem podliczymy, ile będziemy mieli na koniec. Dobra, mamy Maka Graven ponownie. W ostatnim odcinku sobie testowaliśmy także tryby. No tutaj Jester Mod kosztuje aż 4600, także no dzisiaj takiego sianka nie mamy. Gdzieś tam myślę, że może w kolejnym odcinku być może, że sobie zaszalejemy, chociaż już nie będzie tych skrzynek eventowych, kiedy będę nagrywał następne odcinki. No ale poczekamy sobie spokojnie na kolejny event, także myślę, że jak najbardziej. Natomiast Boost Mod możemy sobie tutaj otworzyć, bo Boost Mod kosztuje 420 zł, czyli dwa razy więcej. Myślę, że na Boost Modzie może akurat taki Fire Serpent 0,21%. No i mamy kałacha nawet trochę podobnego, bym powiedział. Kosztuje 363, no ale nie to nas interesuje. Ale patrzcie, tutaj w ogóle Bowie, mamy aż 8% szans na Boost Modzie. I ten Jormungar, ten Desert Eagle, mamy aż 0,5%. No i Sport Glovesy jeszcze 6,4%, także ten Boost Mod, no powiem Wam, że dosyć fajnie tutaj wygląda, ale no niestety szczęścia za dużo nie mamy. Kumicho Dragon nam leci, 172, ile jeszcze mamy? Dobra, tego Dragona sobie sprzedamy i jeszcze jedną skrzynkę możemy sobie otworzyć. Spoko, spróbujemy w ten sposób. No i niestety, słuchajcie. W ostatnim odcinku, no trochę szczęścia było, jeżeli nie oglądaliście, zachęcam Was, żebyście sobie wrócili do poprzedniego odcinka. Ogólnie, żebyście sobie sprawdzali odcinki na kanale, bo z każdego odcinka możecie jakiegoś skina za dyszkę wygrać. Także myślę, że całkiem spoko i mamy jeszcze 2251 złociszy. Także przejdziemy sobie na Case Battle, zrobimy sobie jakąś tutaj bitewkę. Myślę, że za około tysiaka, ale tym razem na dwóch graczy sobie zrobimy. Z racji tego, że mamy niestety trochę minus dzisiaj, więc spróbujemy się odbić trochę lżejszym sposobem. Takim, wiecie, bardziej, większe prawdopodobieństwo jest, że sobie wygramy taką bitewkę, bo będzie mniej graczy. Także mniejsza rywalizacja, no ale też wiadomo, też mniejsza potencjalna wygrana. Dobra, to sobie zrobimy w ten sposób. I może ten Luxurious na koniec, 420. Dobra, i dodamy sobie może Bravo Case'a jeszcze. Ok, 1081 na dwóch graczy. No tutaj możemy sobie Underdoga też wybrać, ale zostaniemy przy standardowym trybie. Ja Underdoga za bardzo nie lubię, bo no jeżeli trafimy coś fajnego, a nasz przeciwnik powiedzmy trafi słabe skiny, no to niestety przegrywamy, a ja wolę po prostu już nic nie trafić i się liczyć z taką przegraną, niż po prostu mieć szczęście niby, trafić jakiegoś dobrego skina i tak przegrać bitwę, wiecie o co mi chodzi. Dobra, wziąłem sobie bota i samu teraz, zazwyczaj z nim przegrywam, ale może akurat losy się dzisiaj trochę odmienią. Dobra, mamy 424 zł kontra 261, no to póki co szału nie ma, teraz Luxurious, o niestety,
Chociaż, no to jest jeszcze do ugrania, powiem wam, jakby z Bravo Case'a coś poleciało. Ale no niestety, kurczę, leci nam Demeter. No przegraliśmy, no jak zwykle, tak jak zwykle Isamu musi nas tutaj oskubać trochę z ściana. No, profit razy 2,5, można powiedzieć. Coś koło tego, dostaliśmy w ogóle jeszcze tutaj za tą bitwę P2000 Wicked Sick, to sobie możemy sprzedać. W sumie mamy jeszcze tutaj dobrego tysiaczka. Dobry tysiaczek nie jest zły, jeżeli coś fajnego z niego wyleci. Dobra, co byśmy sobie tutaj otworzyli? Mamy limited offer, ofertę limitowaną. Może tutaj byśmy coś, nie wiem, na 3% byśmy sobie spróbowali 3 skrzynki. Może jedna awupka nam wyleci, zobaczmy. O ile tutaj, no leci nam, ale Ateris, kurde, ja nawet nie wiedziałem, że tu Ateriskę można dropnąć. 1,5%, naprawdę. Chociaż ta Ateriska w Factorio, no troszkę kosztuje, nie jest źle. W sumie nie jest źle, sprzedamy sobie. Ile my wydaliśmy na to? Czekajcie, 81, no to profitu i tak nie ma. Dobra, to sobie otworzymy jeszcze coś innego. Supreme Knife Case. Nie widziałem kiedyś tej skrzynki, starczy nam na nią? Nie starczy już nam, no to może w następnym odcinku sobie otworzymy. Ale mamy także Weird Gloves Case. Patrzcie, tego też chyba kiedyś nie było na stronie. Także no, taką skrzynkę możemy sobie otworzyć. Jakiś Pandora's Boxy dropnąć. Tutaj grubo, naprawdę, bardzo, bardzo grubo. Dobra, mamy... No, Jester moda nam nie starczy, Boost moda też nam nie starczy, więc jesteśmy zmuszeni otwierać na zwykłym modzie. Otwórzmy sobie taką skrzynkę. No i chyba będzie profit. Nie wiem, ile to jest warte, ale wyglądają całkiem fajnie. Jest proficik, słuchajcie, moi drodzy. 400 profitu prawie. Także no teraz trochę lepiej, no mimo wszystko z dzisiejszego odcinka to jest jedyny z tych lepszych dropów. Szkoda, że bitwy nie wygraliśmy, bo ta bitewka nam by trochę tutaj zwróciła. I mamy jeszcze 400. Dokładnie 408, więc Luxurious nam tutaj nie starczy. To sobie stworzymy jeszcze jedną bitwę w takim bądź razie. Tworzymy sobie bitewkę. Może na 4 graczy już. I sobie stworzymy dodajmy sobie może Beast Case'a, Anarchy Case'a. I co nam tu jeszcze, może Lore 4%. Nie starczy nam w ten sposób, musimy trochę coś tańszego dać. 2% na Lora starczy, dobra, to zrobimy sobie w ten sposób. Myślę, że to będzie ok bitwa na taką odbitkę trochę. Więc dodajemy sobie boty. Aha, tutaj losowego chyba nie można dodać, więc musimy sobie pozaznaczać. To teraz może Isamu, albo dodajmy, spróbujemy rewanż z botem Isamu zrobić. No spróbujmy, spróbujmy. Może akurat w tej ostatniej bitwie coś nam fajniejszego wyleci. Najtańszego skina dostaliśmy z pierwszej skrzynki. Teraz droższa skrzynia, zdaje się. Cienko. No i Isamu, no kurde. Nie mogę z tym botem, nie? Jeny. I znowu Isamu nas tutaj oskubał. 1327 zł. Kolejna bitwa. Kolejny raz Isamu wygrywa. Dostaliśmy MP7 Guerrilla. No to sprzedamy sobie to od razu, bo mi to niestety nie jest potrzebne. No to 15 zł to tutaj za bardzo już za to nic nie zrobimy. Mam jeszcze 28 tysięcy diamentów, tylko bananów. Ciągle mi się to myli, nie wiem dlaczego mówię diamentów. Więc sobie przejdziemy na handlarza bronią i słuchajcie, te banany sobie wszystkie tutaj już wykorzystamy. Jeżeli wy macie jeszcze jakieś tutaj banany też na swoim koncie, no to radzę sobie je wam wykorzystać, bo już niedługo evencik tam się kończy. Także słuchajcie, lecimy w ten sposób i dostaliśmy jeszcze decimatora z dzisiejszego odcinka, tak na otarcie łez, za 55 zł. Także, no ja sobie tego decimatora już może zostawię. No i co? Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków z CSGO Skinsa, zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę, komentarza, a także publicznej subskrypcji na kanale. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, do następnego odcinka i siłanko!